Siema, z tej strony Rzeczy Historyczne. Dzisiaj jestem nad kanałem Trynka w Grudziądzu. Po wczorajszym łowieniu na magnes neodymowy za parkiem botanicznym natrafiłem właśnie tam na dziwną skrzynkę przypominającą albo skrzynkę wojskową, albo starą walizkę. I dzisiaj po szkole wziąłem wodery, saperkę. No i będziemy podejmować to z natrynki. Więc zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o zalajkowaniu tego filmu, żeby było fajnie. No to widzimy się już w wodzie. Trynka. Niestety to nie jest ani skrzynka wojskowa, ani stara, ta, jak się mówi, walizka. Jest to fragment od, nie mam pojęcia czego, prawdopodobnie jakiejś teczki, ale warto było sprawdzić każdy tak zwany sygnał. Jeszcze ostatnio tu widziałem kluczyk, to zaraz go podejmę. Jest oto jeszcze taki kluczyk, więc szkoda, że nie jest cała, bo jakby była cała, to mogłoby być coś w środku. Ja jeszcze tutaj chwilę poszukam, co trynka kryje, i jak znajdę coś, to się włączam, a jak nie, to kończymy za chwilę. To do zobaczenia za chwilę. Niestety oprócz kluczyka, który leży tam koło walizki, nic fajnego nie wyszło, a że magnesu ze sobą nie wziąłem, bo jestem po szkole, to zamierzam kończyć. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem i subskrypcji tam na dole. No to do następnego, może następnym razem uda się łowić całą skrzynkę złota z trynki. No, do miłego zobaczenia.